się denerwują. A wreszcie z kuli w kocha. I wszystko widzi, nie ma nic do ukrycia. Dziś mamy 18 dzień września 2023. Kowie Jehowy stoją i głoszą, że zginiemy w Armagedonie. Po to stoją. Dobrze, właśnie powinni dawać ludziom nadzieję, głosić miłość, sprawiedliwość, a nie, że wojny głoszą. Wojna trwa cały tu czas. Jest, trzech ojców tu jest. Jahwe, 1 Koryntian 10:4, JP2, co nie żyje, i Jehowa, który jest prawdziwym ojcem, Bogiem dla rodzaju ludzkiego. No, który? Jehowa, papież Jan Paweł II, czy Jezus Chrystus, Jahwe Emanuel. Macie trójce, no, który jest prawdziwym Bogiem, bo ojca masz jednego, tak? Szczerycyk. Drugi się z ojczym. Czyli nasz, z Jakuba 1:18, z prawdy płodzi Jezus, prawdziwy ojciec. Bo apostoł Paweł, Szaweł się nawrócił, jak się do Damaszku, gdzie apostolskie 9:5-25. I nikt nie może przyjść do nas, jak Jezus, czyli Ojciec z nieba nie pociągnie świadka Jehowy, nie? Bo Kolosan 2 w Chrystusie mam być. 2 Koryntian 5:17, nowym stworzeniem, to jest w Chrystusie. Bo Chrystus z nas tworzy tego ducha, co Adam stracił. Adam stracił raj, doskonałość, nieśmiertelność, życie wieczne doskonałych rodzin. Mamy pierwszą rodziną, którą na dzień dobry ksiądz go rozbił, czyli szatan, diabeł, Lucyfer, czyli każdy, kto udaje pobożnego, jak ten faryzeusz, co wszedł do świątyni. Jak ja jestem dobry, stoję na stojaczkach. Jehowa, ciesz się, tyle godzin, pionierem jestem. Daję dziesięcinę. Nie no, wszystko jest marnością. Nie bądźmy zbyt sprawiedliwi, po co przedwcześnie mamy umrzeć. Także jest jeden sprawiedliwy. Jana 17:25. Ojcze sprawiedliwy, czyli Chrystus jeden sprawiedliwy, objawienie 15:4. Jedyny święty, doskonały, nieśmiertelny, a reszta, co mówi, że święty papież, święty, święta woda, święty Mikołaj, wszystkich świętych. To 1 listopada mój tata jest święty, bo go lekarze uśmiercili w szpitalu. Bo lekarze uśmiercają, nie żyją po 300 lat, nie przedłużają, tak? Religia, że 70 lat żył, a mogli mu przedłużyć tam te płuca, wszczepić te nerki, te różne organy, co wszczepiają, by żył, tak? Bo miał kasę i był ich kolega po fachu. To mój tata żył 75 lat, go lekarze wykończyli, a religię profesora od serca plastikowego nie uratowali religię. Także wyciągnijcie sobie sami wnioski, najlepszy lekarz to Chrystus, wasza wiara w Chrystusa uzdrowi wasze wszystkie choroby, te najważniejsze na umyśle, bo 2 Koryntian, 4 rozdział, poczytajcie, najbardziej zaślepił właśnie szatan świadków Jehowy. Rozbijają rodzinę jako system, udają pobożnych, spódniczka za kolana, krawat wiadomo musi być. To jest organizacja fałszywych proroków i reprezentowanie strażnicy, przebudźcie się. Oni już nie mają Słowa Bożego, jak ten to zaglądają w internet. A my mamy Słowo Boże i podamy Słowo Boże od świadków Jehowy. I możemy im pomóc, w słowach prawdy jest prawda. Ale oni nie chcą słuchać Rzymian 10:17. No bo by musieli wyznać Chrystusa i będą wykluczeni. Jana 16:2. No i by musieli z nami współpracować, bo kto nie jest z nami, jest przeciwko nam, a kto nie zbiera, rozprasza. Albo żyjemy w Chrystusie, jako anioły głosimy na cały świat, bo cały świat wybrani i tak dalej. Jana 15:16-27, Jana 10:16, jeden pasterz, czyli Chrystus. Ojciec z nieba, król nad królami, bez Pana Jehowy, Pana od podatków Cezara. Jana 19:15, nie mamy króla, tylko macie Jehowę, Pana. Świadkowie, tak? Albo trójce Pana Jezusa macie. Także Jezus jest królem, nigdy nie był faryzeuszem, nigdy nie był synem człowieczym, nigdy nie był samarytaninem, był synem Bożym. Słowo stało się ciałem, 1 Mojżesza 35. 1 Mojżesza 3:15. Słowo stało się ciałem. Ewangelia Jana, 1 rozdział. Poczytajcie. I był zrodzony z Boga, nie ze spermy, z człowieka, z Józefa, czy tam, tylko był z Boga. Z
tego słowa logos, 1 Mojżesza 3,15. Słowo stało się ciałem, przyszedł do swoich i go nie przyjęli. Dzisiaj my idziemy do Świadków Jehowy, Zbyszek z Holandii i też nas nie przyjęli. Bo tu nie ma Chrystusa, tylko tam jest Duch Jehowy, czyli tu nie mieszka Chrystus w żadnej świątyni, w żadnym kościele, w żadnym domu modlitwy. Bo Dzieje Apostolskie 17,24. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Czyli Chrystus przychodzi 22 i On jako porządek ma swój porządek, On skrzesza tych, co należą do Chrystusa. I On nie odda władzy Jehowie amerykańskiemu, bo Jego władza jest wieczna. Jego Ojciec i Jezus, nasz Ojciec, są w jedności, w prawdzie, w sprawiedliwości, w nieśmiertelności, w czystości, doskonałości. Oni są nieśmiertelni. Tylko że Jego Ojciec przeklął Adama Ewę, w sensie tym, że przeklęta ziemia będzie z powodu, że usłuchałeś głosu Ewy, czyli Jehowa to jest kobieta. No i dzisiaj religia to też kobieta. Dlatego prawdziwi czciciele i prawda nas wyzwola. Jedne kłamstwo w religii to śmierć. Także świadkowie mają dużo, żeby skorygować myślenie, bo dużo zostali zwiedzeni, bo mają tylko Jezusa za anioła, a nie chcą go uznać za Boga, Ojca, Króla, Nauczyciela. Bo strażnica może mu udowodnić, zwiastuje Jehowę przy strażnicy. Mamy jedna wiara, czyli nie organizacja, nie religia. Jedna wiara, Efezjan 4,5, można sprawdzić. Hebrajczyków 11 rozdział od 1 do 40, tamci mieli wiarę, Abraham, i Mojżesz i Samson. A świadkowie mają widzialną organizację, 2 Koryntian 5,7. Także tu jest modlitwa do Chrystusa. Mamy mieć Jego miłość, 1 Koryntian 13 rozdział od 1 do 13. I w Jego prawdzie dopiero jest raj na ziemi, królestwo, przyjdź królestwo Twoje. Możecie wejść do nowego miasta Jeruzalem, przed moją bramę, objawienie 27.2, bo to miasto jest na ziemi. Objawienie 27.12, 12 bram, 12 aniołów i 12 pereł. Objawienie 27.21, także perły to są prawdy i nie rzucajcie pereł między Mateusza 7.6. Ale świadkowie stoją jak na świadectwo, Mateusz 24.14 i służą nam jako statyści, bo na całym świecie, na Cyprze też stoją, jesteśmy tego pewni, mamy dowody. Także jak ktoś głosi mi za granicę na Facebooku i ogląda ten stojaczek, to wie, że to jest po polskim języku, czym jest Królestwo Boże, Rzymian 14,17. Nie jest to jedzenie, picie, to jest sprawiedliwość, prawda, miłość i nie to, co nie są świadkowie Jehowy, bo są świadkowie Chrystusa, Kolosan 1,2 i Dzieje Apostolskie 1,8. Mamy świadczyć o Chrystusie, którego świadkowie poniżyli jak faryzeusze. Dlatego objawienie 17, tutaj 15, że Chrystus właśnie przychodzi, obejmuje swoje królestwo, jest data podana, bo to są czary pory, czasy pory, 1 Tesaloniczan 5 rozdział od 1 do 6, jako synowie dnia budzimy świadków Jehowy. Mateusz 25 rozdział 5-6 werset, bo one zasnęły. I tu mamy 17:7-6 Świadków Jezusa. 17:6. Proszę doczytać. Doczytasz mnie? I widziałem niewiastę, była pijana krwią świętych i krwią świadków Jezusa. Czy my co świadkami i oni piją krew, bo kłamią, mordują kłamcem. Jana 8,44, 1 Jana 5, 1 Jana 3,15 i Armagedon jest już na Świadków Jehowy. Bo jeden, tak jak mówiłaś, że tam gdzieś w Polsce w Jaworznie coś się powiesił, bo on był bardzo gorliwym świadkiem na sali królestwa, że na YouTube gdzieś tam widziałaś. Także Andrzej Filmak się podpalił, czogała, nie chce na razie się nawrócić Rysiek, ale procent już nie żyje. Filmak się podpalił, Walek nie żyje. Dornik nie żyje od świadków, także Jehowa uśmierci wszystkich, ale Chrystus nikogo nie uśmiercił, nawet Judasza. Także świadkowie, jak będziecie tak gorliwi jak dla Jehowy, dla Chrystusa, to będziemy się cieszyć, to będzie potężna radość dla nas, bo nas, my was kochamy najbardziej na świecie, bo i tak wszyscy muszą poznać Chrystusa, to jest
Hebrajczyków 8 rozdział od 8 do 12. Bo kiedy mamy przestać głosić? No już wszyscy poznają Króla Izraela, Ojca Prawdy, Jezusa Jahwe. Nie Jehowy, tylko Jahwe. 1 Koryntian 10:4. W Starym Testamencie w ogóle Biblia tysiąclecia 7000 Jahwe, imię Boga prawdziwego, Zbawiciela świata. Na Jehowa już jest kobietą, Jahwe to mężczyzna i samogłoska, wiadomo. I dlatego jedna literka złoto, błoto, albo pół literki łaska i laska. Także Dzieje Apostolskie 17 rozdział od 11 do 34. Czas niewiedzy się skończył, ale wy macie już wiedzę. Jana 15:3 już wiecie, o co chodzi. Bo macie podany pokarm na czas słuszny za darmo, bo my nie zbieramy pieniędzy. My wolimy 5 zł dać biednemu, bezdomnemu, żeby się ucieszył i miał nadzieję i przeżył dłużej jeden dzień. Bo tak, że właśnie można komuś pomóc. 2 zł nam pomagał biednemu, bo on się cieszy z tych małych rzeczy. Bo miłość, radość z małych rzeczy się spełnia, to wszystko z malutkich gestów. Właśnie. Nie te wielkie rzeczy, tylko te malutkie. Radość dają. Małe, a cieszy. No, będziemy się cieszyć, jak się Świadkowie Jehowy będą nawracać. Witaj, Dorotko. Dzień dobry, witamy. Może strażnicę. Dziękuję. I co słychać u was? No i Świadków nawracamy, ale nie chcą z nami rozmawiać. Bo to Jehowa już wyrzucił z organizacji. Ale jako statyści, nie? Bo ładne obrazy miał. No, idę na cmentarz. A po co tam mam na cmentarz? Mam znieść, jeszcze nie poszło. Nie świeć umarłym się nie świeci. Ja. Porozmawiaj ze Świadkami, oni są żywi, trzeba ich nawrócić do Chrystusa Króla. No, Dorotka poszła świecić na cmentarz. Nieładnie. 1 Jana 5:16, że umarłym się nie świeci, nie modli się za umarłym. Błogosławieństwo.